czy będzie teraz seria Terra Invicta? Nie, bo ja najpierw chcę się nauczyć w to grać. Nie chcę na ślepo robić Terry Invicty. Tak, ja bym się męczył, to by nie było dobre, przyjemne w odbiorze. Okej, kupy nie zrobił. Zobaczmy, czy jest głodny. Nie jest. Dobra, zróbmy te sztabki. Niestety potwory na zewnątrz się nie zdespawnowały. Okej, nie widzę creepera. Chyba możemy wyjść. Okej, chyba na terenie naszej posesji nikogo nie ma. W sumie zacznijmy od tego, żeby naszego psa... Tak, na razie go damy do... Chodź. Do swojego nowego domu. Chodź. Tak, tu będziesz tak miał dach nad głową. Będziesz mógł spokojnie robić kupy. W kompletnych ciemnościach. Tak, ale musimy do niego zaglądać co jakiś czas, żeby nie wygłodniał, bo wtedy zdziczeje. Wtedy musielibyśmy go zabić. Dobra, mamy jajka. O kurde! To był błąd. Prawie uciekły, a już miałem... O! Creeper prawie nas wysadził. Miałem już w poprzednich sezonach wielokrotnie problemy z ucieczkami. Drobił. Dobra. To trzymajmy sobie tutaj. Te rzeczy na razie dajmy tu. Chociaż nie, to możemy do kotła wrzucić od razu, ale tak, porządek w ekwipunku musi być zrobiony. Wełny. O, przestało padać. Spoko. Czy już pieliłem? Nie. Dobra, budujemy tą piłę za chwilę. Nie nakarmiłem kur, nie? Dla psa zostaw jedzenie? Nie, bo przedmioty się despawnują po jakimś czasie. Nie. Ja w poprzednim sezonie budowałem tak. Podajnik z płytą naciskową, która wykrywała, czy jedzenie zostało zjedzone, czy też nie. A co ja robię? Bardzo skomplikowany system automatyczny, ale na razie nie mamy technologii, żeby coś takiego prowadzić. Czyli na razie musimy ręcznie tam chodzić raz na jeden dzień, żeby go nakarmić. Dobra, zbudujmy piłę mechaniczną. Jak to się robiło? Okej, trzy zębatki. Pasek klinowy, dwie deski i to, okej. Pasek klinowy już mamy. Czyli robimy trzy zębatki. No, za mało patyków. Okej, piła mechaniczna. Czyli robimy tak i robimy tak. Nie. Okej, piła mechaniczna. Olbrzymi progres. Teraz tak, będziemy go karmić drobiem, a te rzeczy wrzućmy tu. Na razie nie będę piekł. Na razie nie ma takiej potrzeby, weźmy ryby. Okej, zamontujmy to. Montujemy to tu. To jest niebezpieczne. To, tak, tu zasady BHP nie są na razie spełnione. Możemy się nadziać na to i zabić. Teoretycznie. Dobra, odpalmy to. Odpalmy to.
Duża jest różnica między odcinkami na YouTubie. Tak, jest dużo. Ale wciąż do nadrobienia, jeżeli obejrzysz zapisy w archiwum na Twitchu. Okej, czyli to działa. Tak, musimy uważać, żeby na to nie wpaść. I teraz tak, żeby zrobić dobry test, to chodźmy po pieńki. Zobaczymy, ile będziemy mieli desek. Bo używając... Znaczy tak, jeżeli używaliśmy kamiennego kilofa na pieńku, to mieliśmy z tego dwa patyki. Jeżeli używaliśmy... Jeżeli używaliśmy na pieńku żelaznego kilofa, to mieliśmy dwie deski, z których były cztery patyki. O ile się nie mylę, to na pile mechanicznej z jednego pieńka będziemy mieli cztery deski. Czyli to jest 8 razy więcej. 8 razy więcej patyków efektywnie z jednego ściętego kawałka drzewa, czyli bardzo duża oszczędność. Cool guys don't look at explosions. Dokładnie. O, głodny jest. Jęczy. Pytanie, czy zrobił kupę. O, biedactwo. Dobra, nakarmę go. Okay, nie widzę tu brązowego złota na razie. On potrafi wystrzelić się, czyli teoretycznie mogłoby utknąć tu w tych kieszeniach. Okej, okay, na żarty. Dobra, zróbmy ten test. Okej, okay, ile to będzie? Mamy 11. I mamy 15, tak, czyli dużo więcej materiału. Tak, bo tak się męczyliśmy. I poza tym nie zużywamy żelaza do tego, ani energii. Ale na tym nie koniec. Na tym nie koniec, ponieważ możemy też... Okej, okay, ja potrzebuję miejsca. Ale spoko, za chwilę zbudujemy sobie skrzynię. A, skrzynię, magazyn! Tak, pozbędziemy się tych żałosnych, kurde... koszów. Chociaż no, służyły nam, ale... Czas pójść do przodu. A i tej... Okej, czyli zobaczmy, co możemy zrobić, bo to na tym nie koniec. Możemy dociąć te deski na mniejsze elementy. Czyli zobaczmy. Zróbmy tu demonstrację, czyli mamy deskę, pełen blok. Możemy to dociąć na dwa połowiczne bloki i jest wiele przepisów, w których zamiast pełnej deski można zużyć połówkę, taką jak tu. Czyli kolejna masywna oszczędność materiału. Ale też na tym nie koniec, bo możemy to dociąć raz jeszcze. I mamy tego typu elementy, które też w wielu przepisach są potrzebne, ale możemy też zrobić z tego patyki. To jest najbardziej ekonomiczny sposób na robienie patyków. Ale na tym też nie koniec, bo możemy to dociąć jeszcze raz. Mamy połówkę. Mamy to i to możemy dociąć na taki niewielki element. Tak, oczywiście też można, jeżeli tak chodzi o estetykę budowli i tak dalej, też można to stosować. Ładniej to wtedy oczywiście wygląda. Na przykład, o, coś takiego. Od razu lepiej, nie? Tak, ale tego nie będę robił w tej chwili. Być może poza anteną. Okej, zobaczmy, jakie są nowe przepisy z tych desek. Tak, czyli na przykład tutaj, jak widzicie, zamiast zwykłej deski można użyć tej połówki. Dobra, co dają nam te połówki? Czyli tak, możemy tego użyć też do tych przepisów, ale czy mamy coś nowego? Co moglibyśmy użyć w tej chwili? Okej, mamy miech. Mamy miech kowalski. Do tego potrzebujemy więcej garbowanej skóry. I to jest potrzebne do tego, żeby dmuchać na ogień, żeby on...
palił się z wyższą temperaturą. Na razie tego nie potrzebujemy, ale już niebawem będziemy tego potrzebować. I mamy to, hopera. To, okej, zbudujmy to od razu, zademonstrujmy nową technologię. Czyli potrzebujemy płyty naciskowej do tego, w której jest na pewno jeden redstone potrzebny. Ten najmniejszy da się na zębatki ciąć. A, tak, tak. Zapomniałem. Tak, ten najmniejszy, bo te zębatki są upierdliwe, jak ich widzieliście. O! Zawarczał, zrobił kupę. Ale to możemy dociąć i mamy dwie zębatki. Zrobił kupę chyba. Tak warknął. Groźnie. Jest! Dobra robota! Tak, tu pewnie zapach tej ciemnicy jakoś rewelacyjny nie jest, ale doskonale. I teraz pytanie, czy od razu go karmimy, czy... Nie. Co będziemy słyszeć? Będzie jęczał, jeżeli zgodnie. Dobra, to trzymamy to. Dobra, płyta naciskowa. Okej, okay, dwie zębatki, dwie... I to, jak widzicie, do tego przepisu są potrzebne te docięte elementy. Nie można tego zrobić z normalnych desek. Czyli tak, tego potrzebujemy. To otwiera przed nami oczywiście bardzo ciekawe możliwości. Dobra, czyli dotknijmy sobie troszkę tych elementów. No, w sumie to... Okej, dotknijmy tego troszkę więcej i zróbmy najważniejszą, kurde... Najważniejszą rzecz. Najbardziej użyteczną rzecz. O ile się nie mylę, to było chyba tylko coś takiego. Skrzynia! Tak, w końcu. Okej, dobra, dajmy na razie tutaj. Część rzeczy będziemy dawać tu. Tak, bo już niewiele wolnych przestrzeni w ekwipunku mi zostało. Ale dobra. Zróbmy tą płytę naciskową, czyli tak. Czyli jeżeli coś na tym stanie, postać albo upadnie przedmiot, to puszcza sygnał redstone'owy, który można wykorzystać, żeby uruchomić jakieś urządzenie. Na razie to jest troszkę zaawansowane, tego nie będziemy robić, ale chcemy zbudować tego hopera. Czyli dotknijmy to na mniejsze elementy. Jaki to był przepis? Aha. Czyli jeden ten mały. Dobra, z tego zróbmy zębatkę. Okej. Czyli tak. Tak, tak i tak. I mamy hopera! Jakże to jest użyteczne. W wielu, wielu miejscach zastosujemy tą technologię. Czyli jak to działa? Jeżeli jakiś przedmiot tu wpada, to on się zbiera w tym, magazynuje, tak jak w skrzyni. Czyli wiele, wiele zastosowań. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to oczywiście, jeżeli zbudujemy nową mielarnię, to damy jednego hopera nad żarnem. Tak, żeby to na bieżąco dostarczało materiał do mielenia. Tak, bo zobaczmy, mamy tu masę konopi do zmielenia. I to... Tak, ja naprawdę nie chciało mi się tego robić poza anteną, bo musiałem stać przy tym żarnie i co kilka sekund klikać prawym przyciskiem, żeby włożyć nowy element. A w tej chwili możemy nasypać tą konopię, zapełnić hopper konopią i on będzie na bieżąco to dosyłał. Oczywiście problem jest tego typu, że kiedy żarno już zmieli i wypluje zmielony materiał, to on spada gdzieś tam losowo, jest wyrzucony na podłogę i znika. Ale jeżeli na podłodze zainstalujemy hoppery, to będzie się gromadziło tam i nie zniknie. Wtedy możemy to oczywiście także zebrać. Czyli okej, masa technologii do wdrożenia i... Chyba to zrobimy. Dzisiaj troszkę budowania, moi drodzy, w drugiej części streamu. Tak, czyli plan jest taki, żeby rozbudować naszą automatykę tutaj.
Damy rozgałęzienie tej energii mechanicznej. I zbudujemy żarno gdzieś obok. Tak, bo tym razem ono będzie musiało być zasilane od spodu. Tak sobie nawet myślę, być może zrobimy w ten sposób, że tą piłę, że to pomieszczenie będzie tylko takim roboczym pomieszczeniem. Czyli energia mechaniczna pójdzie pod ziemię. Tak, pójdzie pod ziemię i powiedzmy tam, za tą wieżyczką możemy zrobić mielarnię. Tak, bo to jest hałaśliwe jak cholera, czyli nie chcemy, żeby to było zbyt blisko, mielarnia. A tu... Zobaczmy, jak to z miejscem wygląda. Tak, wydaje mi się, że piłę możemy zainstalować nawet tu, tu gdzie jest okno. Obudujemy to też ładnie i wtedy nie będzie ryzyka, że przypadkiem się nadziejemy na te ostrza. Tak, to jest chyba plan na kolejny dzień. Ale dobra, możemy iść spać. Czyli tak, na razie... Aha, będziemy potrzebowali więcej przekładni, więcej wałów oczywiście. Ale to będzie do zrobienia. Radzę nie klikać szybko podczas walki, bo moby po ataku mają pół sekundy cooldownu, a miecz i tak się zużywa. Tak, tak. Staram się, ale... Tak, tak. Dobra, rada. Okej, okay. Kolejny dzień. I wrzućmy od razu do tej rzeczy, których nie potrzebujemy w tej chwili. Tych ziemi, tych kamieni. Tego wszystkiego nie potrzebujemy w tej chwili. Skrzynie. Ja poza anteną zbuduję wielki magazyn, imponujący magazyn. Tylko jedno, co mnie niepokoi. Nie wiem, czy to... W tej wersji to zmienili, czy jak? Czy ja potrzebuję submoda? Już nie pamiętam. Ale w poprzednich wersjach dało się... Znaczy, ja dawałem skrzynię i tabliczki, na których nie pisałem nic, tylko klikałem prawym przyciskiem i wtedy tu była ikona tego przedmiotu, który się zostawiło. I... Nie, coś nie mogę. Nie wiem, czy to ta paczka tekstur, czy... Czy co? Ale nie działa. A szkoda, bo to na pierwszy rzut oka było widać, co w danej skrzyni... Co w danej skrzyni jest. I niestety to... Nie wiem, dlaczego nie działa. To jest inne co? A racja, to były ramki. Chyba. Racja, to były ramki. Zobaczmy. Jak to się nazywało? Ramki? A racja, to było coś innego, kurde. O, okej, to jest dość kosztowne. Potrzeba jednej skóry. Ale zbudujmy jedno w ramach demonstracji nawet. Okej, teraz tak. Patyków już nie będę robił z desek, bo to jest oczywiście marnowanie materiału. I będziemy... Zróbmy sobie cały stak patyków. Cały czas brakuje patyku. To oczywiście też możemy zautomatyzować. Jeszcze troszkę przed nami, ale ja w poprzednich sezonach miałem automatyczną piłę. Czyli mieliśmy podajnik, do którego wrzucaliśmy pięki, powiedzmy. Na dole był hopper, który zbierał zmielone, znaczy pocięte elementy i to było też zautomatyzowane. Na razie tego nie mamy, ale nie ma co narzekać. To jest olbrzymie udogodnienie jednak, jakby nie patrzeć. Dobra, ja tylko połowę tego zmienię na mniejsze elementy. Siekierą jest szybciej? Tak, tylko siekierą zużywamy też żelazo, a tutaj nie. Tak, jest siekierą jest szybciej, to jest fakt, bo to jest tylko jedno kliknięcie, ale traci się więcej materiału i zużywa żelazo. A to jest największa bolączka, no wciąż potrzebujemy żelaza do wielu, wielu rzeczy. Ale dobra, mamy to. Mamy masę patyków, zróbmy jedną ramkę, tak w ramach demonstracji. A, tylko trzeba będzie polować na...
Trzeba będzie zacząć polować na krowy. Dobra, możemy chyba... Czy z dociętej skóry mogą być to szramki? Tak. Tak, mogą być, okej. Czyli podnijmy tą skórę na dwa kawałki. Dwa kawałki. I zróbmy dwie ramki. A, racja, ramki. Czyli teraz, o, możemy zrobić coś takiego i możemy tutaj, powiedzmy, dać z kontrolę. Shiftem? A, nie mogę dać tego elementu? Tak, tylko żeby te bardziej wyszukane elementy zbierać, trzeba używać żelaznego topora. A, nie wszystkie elementy można dać do ramki. Okay. Ale niektóre tak. Tak, czyli zbudujemy sobie magazyn, gdzie na pierwszy rzut oka będzie widać, co w danej skrzyni jest. To będzie mega, mega udogodnienie. Ale dobra, poranna rutyna. Górnik ogarnąć. Co jest, nie ma jajek? Za późno, czy nie karmiłem? Poprzedniego dnia. Konopia. Nawet mnie kusi, żeby zmniejszyć tą uprawę. Mniej pielenia było, ale... Chyba się przemęczę. Bo jednak czekaliśmy bardzo długo, żeby to się rozrosło. Dobra, okej, wdrażajmy automatykę. Tylko troszkę więcej drewna. Będziemy potrzebować. No tu nasadziłem drzew, mamy tego dużo, tylko musimy uważać na creepery, które wciąż mogą być w okolicy. I też pieńki. Będziemy musieli zacząć niszczyć niedługo. Bo tutaj absurdalnie dużo ich będzie. W piątek co będzie? W piątek będzie Better Than Wolves. Kurde, nie mam kamienia teraz. Kiedy Hezbollah jest moderatorem? Od dzisiaj, znaczy od wczoraj technicznie. Okej, dwa topory od razu. I Kutrek także jest nowym moderatorem. Na wodzie żarna zrób. Użyj wody, żeby prowadzić zmielone materiały. A tak, ja w poprzednim sezonie tak miałem. Odprowadzaliśmy, tak, wodą materiały do jednego hopera. To ułatwiało zbieranie. Tylko tu to jest niewykonalne, bo ja nie mam wody. Woda musi być na odpowiednio wysokim poziomie, czyli to musiałoby być pod ziemią. Chociaż może zrobimy pod ziemią w sumie. Tak, bo w poprzednim sezonie przypominam, że mieliśmy bazę górską z akweduktem. Czyli mieliśmy wodę na wysokim poziomie, którą mogliśmy wykorzystywać w rozmaitych celach, jako właśnie takie kanały odprowadzające materiał. Tutaj tego nie mamy, niestety. I żeby dostarczyć wodę do góry, musielibyśmy zbudować pompę. No się zobaczmy. Troszkę ułatwili budowanie pomp, chyba nie wymaga to tak dużych ilości żelaza, ale potrzebujemy kleju, czyli nie mamy na razie takiej technologii. Co do świdra... Okej, tyle kosztuje świder. Tylko to nie wystarczy jedna pompa, to musi być ich kilka. Już nie pamiętam, czy jeden poziom w pionie do góry
To była jedna pompa? Już nie pamiętam. Może farma potworów? A właśnie. Czy mamy już technologię, żeby zrobić farmę potworów? Mamy chyba. Tylko nie mamy technologii, żeby przetapiać żelazo tak czy inaczej. Czyli jedyne, co byśmy mieli z tej farmy potworów, to są łupy. I okazjonalne jakieś po zombie metalowe narzędzie. Ale nie moglibyśmy tego przetapiać. Dobra, zbudujmy tą automatykę. Kiedy Nether? Niedługo, niedługo. Teraz mamy tu kilka rzeczy do wdrożenia, ale diamentowy kilo w portal i Nether to są kolejne duże kroki. Okej, okay, dobra. A, mam tu cały czas te elementy. A, zrobił kupę. Zrobił? A, nie zrobił. Albo zniknęła już. Ale jest głodny. Ok. Jeżeli zdobędziemy pierwszy diamentowy kilow, to kolejne diamenty będziemy mogli łatwiej znaleźć, bo diamentowym kilofem będziemy mogli kopać w tej najtwardszej skale, oczywiście. Czyli to oczywiście znacząco ułatwi sprawę. Czyli teraz tak, możemy wyciąć... A, żelaznym, kamiennym kilofem, toporem chyba to zniszczę, nie? Czyli musimy używać do montażu, demontażu, musimy używać tego. Dobra. Mamy tutaj te dwa wały, to nam wystarczy i mamy jedną redstone'ową przykładnie i zwykłą też mamy. Okej, okay, dobrze. Czyli pierwsza rzecz. Przestawmy piłę. A więc tak. Tu dajemy zwykłą przykładnię. Ona musi być wycelowana w odpowiednim miejscu, żeby ta energia mechaniczna wchodziła. Czyli zdejmujemy tymczasowo wał. I przekręcamy, żeby wejście było u góry, ok. Wał z powrotem, czyli energię magniczną mamy w tej chwili w tym. Kolejny wał. I kolejny, i tu możemy zamontować piłę w tej chwili. To będzie na razie docelowe miejsce. W sumie nie potrzebuję tamtego wału nawet. Ok, odzyskajmy jeden wał. I wstawmy tutaj to tak do środka. Okej, świetnie. Możemy się nadziać na to teraz? Nie. Nie, bo to jest odrobinę... Tak, ta piła nie wystaje dalej niż te kamienne bloki. Świetnie, czyli jesteśmy zabezpieczeni. I teraz tak, oczywiście teraz... Żarno. Czyli damy... To będzie tak, troszkę pod ziemią kopania, bo... Damy to pod ziemię i pytanie, gdzie damy żarno? Chyba gdzieś tu będzie. O, ale chyba mów. O kurde! O! Mogę zginąć. Bo nic nie widzę. Mógłbym odpalić pochodnię teoretycznie, ale wycelowanie w nią w ciemnościach byłoby problematyczne. Na ślepo idę teraz, żeby znaleźć drzwi. Okej, okay, przeszliśmy przez drzwi. Za chwilę powinienem widzieć światło. Jest. Okej, okay, to było bardzo blisko śmierci. Mogliśmy zginąć. A, dobra. To chyba niczego nie podpali, dajmy to może troszkę. Okej. Okay, czyli tak, będziemy potrzebowali masy wałów i... Masy wałów... Przykładnie. Mam dużo tych lin, czyli tych wałów możemy zrobić dużo już teraz. Ja się zobaczę.
Tu też zamiennie możemy użyć tych elementów zamiast desek. To jest masywna oszczędność materiału. Czyli spoko, możemy tych mniejszych elementów użyć, czyli 4 razy mniej materiału niż w tym przepisie. Okej, przykładnie możemy zrobić w ten sposób, ale będziemy też potrzebowali tego. Tak, kolejnego dnia to ogarniemy. Zrobimy mielarnię z hopperami. A właśnie pytanie, może już warto wodę wykorzystać jednak. Jeżeli wykorzystamy to bajorko... spróbujemy chyba wykorzystać nawet tą wodę. Ta pochodnia koło wiklinowych koszy to nie jest dobry pomysł, ale pochodnia podpala tylko to, co jest sąsiaduje z blokiem, który jest nad pochodnią. Czyli nie, tu nie ma szans, żeby to cokolwiek podpaliło. Dobra, idziemy spać i kolejnego dnia masa roboty przed nami. Ale zrobimy sobie automatyczne mielenie. To bardzo, bardzo ułatwi sprawę. I chyba wykorzystamy wodę od razu. Czyli live do 21:10? No, być może. Nether by się przydał? Tak, wtedy mielibyśmy wieczne pochodnie oczywiście. Tylko, żeby zrobić te wieczne pochodnie, musimy zmielić Netherrack w żarnię. Czyli chcemy tak czy inaczej automatyczne mielenie sobie zrobić. Okej, są jajka. Tu zawsze może być creeper za tymi słupami. Zawsze jest ryzyko, że tu mógłby się wygenerować creeper. To nie jest idealne rozwiązanie. Karma. Dobrze. Pielenie. Nie ma creepera tam? Chyba nie. Ale ta uprawa konopi troszkę nie jest w dobrym miejscu. Ta uprawa konopi nie jest w idealnym miejscu. Dobra, czyli plan jest taki, że mielarnię zrobimy gdzieś pod ziemią, gdzieś tu. Gdzieś tutaj. Ale... A w sumie tak, mielarnia niech będzie nawet gdzieś tutaj, także... Czyli tak, plan jest taki, że tą mielarnię damy tu, bo ona jest hałaśliwa, czyli nie chcemy tego słuchać. Tak, czyli tu gdzieś będzie żarno. I plan jest taki, żeby dookoła tego żarna opływała woda, która następnie zmielone materiały przeniesie strumieniem gdzieś w tym kierunku do jednego kopera, w którym będziemy mogli te rzeczy zbierać. Czyli taki jest plan. Zobaczmy, na ile kłopotliwe będzie doprowadzenie wody tutaj. Woda szczęśliwie, w przeciwieństwie do lawy, płynie dość daleko. Czyli to nie będzie musiało być jakoś absurdalnie głębokie. Okej, czyli żarno będzie w tym punkcie. Tylko tak, to musi upływać... A, źle to zrobiłem, cholera. Woda musi pójść jeden kawałek dalej. Czyli tak, chcemy, żeby woda opływała dookoła żarna i wszystkie produkty transportowała w jednym kierunku. Okej, czyli muszę podkopać to jeszcze tak. I tu możemy zrobić kanał odprowadzający w tej chwili. Okej, dobrze. Dobrze, to wygląda dobrze. Czyli teraz tak, tu musi być w takim razie... Aha, to możemy na razie zablokować. Wody nie potrzebujemy. Widzimy, że to działa.
Czyli tak, to musi być wał napędzający. I tu będzie żarno. Od razu możemy je zamontować. Tak mi się wydaje. Planuję od razu kilka hoperów. Przyda się miejsce na sortownię. A, tak jak wtedy. Na razie nie. To zawsze można przerobić. Zawsze można przerobić. Na razie tylko jeden hopper. Okej. Okay. Żarno? A, tylko właśnie pytanie. Hopper musi być napędzany też energią mechaniczną? Ten, który... O kurde, już nie pamiętam. A, ten hopper, który... Też musi być napędzany energią chyba. Czyli nad tym damy hoppera. Chyba też musi być napędzany energią. Tak, wydaje mi się, żeby hopper automatycznie podawał rzeczy na dół, chyba musi być mieć też podłączoną energię mechaniczną. Zresztą łatwy test. Wrzućmy tu... Okej, powiedzmy ten żwir. Bo żwir można umieścić w żarnie. Czyli jeżeli to wrzucę do hoppera, czy to zleci na dół? Chyba nie. Chyba musi być podłączona energia mechaniczna. Nie. Musi być energia mechaniczna, żeby to szło na dół. Okej, czyli to jest dodatkowa komplikacja. Czyli tu od boku także będzie musiało być... Tu też musi być wał, który będzie szedł do hoppera. Okej. Dobra, ale powoli to nabiera kształtu, czyli teraz tak, musimy dociąć troszkę tych mniejszych elementów na liczne wały. Czyli tych wałów zrobimy masę od razu. Potrzebujemy też ich do przekładni oczywiście. Przekaźniki neterowe byłyby sprawniejsze. Nie wiem, co to są przekaźniki neterowe. Się przydał nowy stół rzemieślniczy. Być może zasadzimy drzewo, bo tak ten bieg z powrotem do chaty troszkę się zaczyna robić upierdliwy. A dobra, mamy te elementy. Mamy linę i robimy z tego 22 wały. Na razie tylko wały zrobimy i deski, czyli zrobimy to tylko tak tymczasowo. Potem się to zrobi na gotowo. Czyli tak, jeden wał powiedzmy tu. Ok, czyli teraz musimy ogarnąć cały ten kurde system. Dajmy to tu. Ok, czyli tu będzie przekładnia i wał. Ok, i teraz do. Musimy się dokopać do młyna. O, pies chce jeść, chyba zrobił kupę. Ta prawie zużyta. Jesteśmy prawie na miejscu. O nie! Grzybiarnię zniszczyłem. O cholera. A, jest! Do psa dotarliśmy. Kurde. Czy ja dobrze celuję w takim razie? Chwila. A, przestrzeliłem, okej. Okay. Tak? Przestrzeliłem? Okej, okay, grzybiarnię trzeba będzie przerobić. Weźmy też nową łopatę. To jest prawie zużyta. Trzeba zobaczyć do psa. Gdzie kupa? Znowu za późno? Przyszedłem po nią? Okej, ekwipunku jej nie mam. Dobra, wykopmy to.
A, okej, okay. Dobra, grzebiarnię trzeba będzie przerobić. Tak, czyli w tej chwili... Okej, okay, dobra, się robi niebezpiecznie. Idziemy spać i kolejnego poranka to ogarnijmy. Tak, to nie jest taka prosta sprawa, ale to zaprocentuje. Będzie taka wygoda, komfort i szybkość przetwarzania materiałów. A tą grzebiarnię zlikwiduję i przerobię, bo to nie jest dobre miejsce. Dobra, spać. Czy zacznę w końcu nową serię na YouTubie? Tą z KSP? Być może jutro na streamie. Dlaczego noc jest taka niebezpieczna? Potwory są. Są potwory, które mogą mnie zabić. Jeżeli ja zginę, to stracę masę progresu. Okay, teraz tak, przez tą dziurę, którą wykopaliśmy, tu mogą się potwory teoretycznie dostać do środka. Ogarnijmy to, czy tu jest bezpiecznie, żeby kontynuować pracę, ale chyba tak. Tam jest jakiś creeper, ale... Dobra, wróćmy do tego, ja chcę się na tym skoncentrować i być może dzisiaj... No... O kurde, odrzałam nożyce. Okej, okay, dobra, wróćmy do tego, czyli tak, dajemy... Czy starczy 3? Raz, dwa... A, nie. Musimy tu pokombinować. Czyli raz, dwa... Blok... Raz... Dwa... Tak, tak musi być. Trzy... Raz... Raz, dwa... A, troszkę niefortunnie wyszło, ale no, no dobra. Troszkę więcej przykładni będzie trzeba. Dobra, czyli to jest zrobione. Mamy tu... A nie, chwila, to jest źle. A nie, dobra, okej, okay, może być. Dobra, czyli mamy podpięte to. Teraz musimy podpiąć także... hopera. Dajmy skrzyń... Czy to nie będzie kolidowało? Chyba nie powinno. Dobra, dajmy przykładnie od razu tu. I teraz, żeby było tak jak tam. Czyli raz, dwa, trzy. Skrzynia tu. Teraz na dół. Tak. Tak, potem to obudujemy. To wszystko będzie ukryte, ta automatyka tutaj. A dobra, wszystko gotowe. Teraz, żeby to odpalić, ten system, jedyne czego potrzebujemy, to musimy wymienić te deski na przykładnie. Czyli zobaczmy, ile ich potrzebujemy łącznie. Okej, okay, raz... Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej, okay, osiem przykładnie. Tak, na razie to fatalnie wygląda, ale to jest miejsce budowy. To wszystko będzie ładnie pozakrywane. Czyli tak, potrzebujemy 8 kolejnych wałów, żeby to zrobić. I masę zębatek. Dobra, musimy niektóre elementy podocinać.
Było blisko, prawie były zniszczenia. Dobra, pozbądźmy się go od razu. Gdzie on poszedł? To. Mogę zaoszczędzić jedną przykładnię, jak Hoopera podłączę w tą samą, co żarną. A, tu pod spodem. Tylko no to może z wodą kolidować. Chyba. Bo tu będzie płynęła woda. Jeżeli tu... Chociaż woda chyba ignoruje wały, nie? Chyba mógłbym tak zrobić. Ale, no dobra. To tam dużo nie oszczędzę. Dobra, potrzebujemy teraz tych nieco mniejszych elementów troszkę. O, czy mi starczy lin? O kurde, może mi nie starczyć lin. Zmielonej konopi może mi nie starczyć. A, trzeba będzie podpiąć żarno i zmienić... Konopie chyba. A, nie mam więcej włókien chyba. No nie, kurde. Dobra, na razie... Dobra, na razie będzie bez automatyki. O, dobra. Dobra, wiecie co, moi drodzy, ja to... znaczy nie, że dokończę, ale przygotuję wszystko, co jest potrzebne i... przeniosę tą grzybiarnię. Tak, bo dużo ręcznego mielenia konopi tak naprawdę. Żeby zrobić te dodatkowe wały, muszę stać i mielić konopie. Przez dosłownie kilkanaście minut. Co nie będzie zbyt pasjonujące. Ale tak, wszystko gotowe. Do wdrożenia automatyzacji. A, zapomniałem o kurach, zapomniałem o tym. Czy zdążę jeszcze jajka zebrać? Już chyba zniknęły. O nie! Wracaj. Dobra, moi drodzy, ja już kończę na dzisiaj. Bo jest 21, to jest jednak ta godzina, o której zawsze kończyliśmy. Troszkę krócej z powodu problemów technicznych. Ale tak, ja na kolejny stream przygotuję te przykładnie. I dokończymy to. Nie będę tego całkowicie robił poza anteną. Tylko przygotuję po prostu materiały. Dokończymy budowę tego. I na kolejnym streamie chyba diament. Chyba tak, musimy chyba ruszyć po diament w sumie. Ale dobra, tyle ode mnie. Wielkie dzięki za uwagę i zapraszam na jutro. Jeszcze nie wiem na co będzie zapowiedź na YouTubie. Plan jest taki, żeby to były kerbale, ale nie wiem, czy ogarnę te mody, żeby to działało.